Czołem! W dzisiejszym podsumowaniu tygodnia opiszę pokrótce rozkład na sezon wiosenny. Ja nazywam się Kuba Potocki i lubię nakrzykać mieczem. Wreszcie zaczyna robić nam się piękna pogoda za oknem, dlatego jeszcze w tym tygodniu na piaskownicy DSW pojawi się pierwszy challenge, którego zadaniem będzie zmotywowanie Was do treningu i ruszenie dupy z domu. Nie będę się teraz wdawał w szczegóły, zresztą wszystkie informacje znajdziecie na grupie. Kto nie wie, jak do niej trafić, tutaj macie opis, jak to zrobić. Kolejną kwestią jest kontynuacja serii o systemie walki w Kingdom Come Deliverance. Ostatni odcinek z tej serii kosztował mnie bardzo dużo czasu i nerwów, dlatego postanowiłem rozłożyć sobie montaż i nagrywanie następnego odcinka na jeden dodatkowy tydzień. W ten sposób nie będę odczuwał aż takiej presji, no i wszystko będzie mogło być bardziej dopracowane. Nie wiem, czy uda mi się ciągnąć kilka serii jednocześnie, więc najprawdopodobniej po opublikowaniu za tydzień kolejnego odcinka o Kingdom Come Deliverance zrobimy sobie od gry przerwę i wrócę do nagrywania serii o indywidualnym treningu DSW z Kubą Potockim, czyli ze mną, jakby ktoś nie wiedział. Tym bardziej, że to trochę się pokrywa z challenge'em, który pojawia się na piaskownicy i chcę, żebyście już mogli w tym momencie na wiosnę z nowym zapasem sił i motywacji ruszyć w plener i zacząć indywidualnie trenować DSW. Na koniec krótka informacja o nowościach w moim sklepie internetowym. Ci z Was, którzy zaglądają tam regularnie, już prawdopodobnie wiedzą, że pojawiły się w nim nowe wzory nawiązujące, a jakże, do Kingdom Come Deliverance. Więc jeśli ktoś z Was jest fanem tej gry, a wiem, że takich jest tutaj sporo i przy okazji chciałby wesprzeć mnie finansowo, no to zapraszam do zakupów. Każdy zakup w sklepie wspomaga mnie w prowadzeniu kanału, no i sprawia, że jestem o jeden mały kroczek bliżej uniezależnienia się od mojej obecnej pracy i skupieniu się na twórczości na YouTubie, no i oczywiście na nakładaniu mieczem. Ja wiem, że do tego jeszcze bardzo daleka droga, no ale trzeba sobie stawiać ambitne cele. To by było na tyle. Widzimy się już za tydzień w kolejnym odcinku serii o Kingdom Come Deliverance, gdzie tym razem przeanalizuję średnio zaawansowany trening walki długim mieczem. A póki co, idźcie nakupiać! A jakże? Mieczem, rzecz jasna. Na razie.